Witam was serdecznie, moi drodzy, z tej strony Guliasz i dzisiaj mała niespodzianka, trochę was z zaskoczenia wziąłem, bo chciałbym ogłosić parę rzeczy i trochę wam się usprawiedliwić, co się będzie działo. Minął ostatnio mniej więcej rok, odkąd zacząłem regularne streamowanie i to jest wystarczający czas, żeby wyciągnąć wnioski, odpowiedzieć sobie na parę pytań i zaplanować, co dalej. Jaka była idea w ciągu ostatniego roku? Postanowiłem, że narzucę sobie rygor, bo chciałem raz na dwa tygodnie wrzucać streszczenie. Chciałem to połączyć ze streamowaniem, bo skoro i tak chcę streamować, to można to połączyć, więc idea była taka, że grając na streamach jednocześnie nagrywałem materiał do streszczenia i później z tego, co nagrałem na streamach, montowałem streszczenie i co dwa tygodnie takie streszczenie chciałem wypuszczać. Poza tym po prostu byłem ciekawy, jak mi pójdzie w streamowaniu i teraz wnioski. Owszem, były dwa filmy. Jeden film na dwa tygodnie był streszczenie, ale spowodowało to parę problemów. Po pierwsze to, w co grałem na streamie sprawiało, że miałem taką presję czasu, przez co nie miałem jakby chęci, nie miałem tego komfortu cieszyć się daną grą. Tak wiedząc, że muszę nagrać materiał, żeby mieć z czego zrobić streszczenie na następną sobotę, to gry przechodziłem dość szybko, po łebkach i w kilku przypadkach nie tak bardzo, jakbym chciał. Chociażby w Black Flagu, gdzie chętnie by się popływało tą łódką, ale z tyłu głowy miałem cały czas, że jednak trzeba ten materiał na streszczenie skończyć i troszkę mi brakowało tego. Zdarzało się, że materiały do danej gry kończyłem w czwartek po streamie dopiero i w sobotę była presja, że trzeba ten film zrobić, tak? Jak to się przełożyło na jakość, to podejrzewam, że na gorzej. Początkowo, jeśli chodzi o same streamy, to początkowo planowałem robić je dwa razy w tygodniu od 19 do 22, ale ostatecznie wyszło na to, że to jest dla mnie za dużo. Ja nie jestem w stanie wygospodarować tyle czasu, więc myślę, że skrócenie tego do jednego streama w tygodniu powinno być dla mnie ok. Ponieważ wiecie, praca, bliscy, się spotkać, jeszcze do tego filmy montować, tak? Nie, sorry. Myślałem, że streamowanie będzie spoko, ale okazuje się, że nie można być jednocześnie youtuberem i streamerem, więc wolę się skupić na YouTubie, a streamować dodatkowo. Wolę robić lepsze. Nie chcę, żeby te filmy, które robię, jakoś ucierpiały na tym, prawda? No i też ten model, jaki przyjąłem, że właściwie to wyglądało tak. Z jednego programu streamowałem, a z drugiego programu nagrywałem materiał. To były dwa różne programy, które korzystały z Evermedii i one się często ze sobą gryzły. I to spowodowało taką masę technicznych problemów, że sobie nie wyobrażacie. Stream sobie leciał spokojnie, ale na przykład po chwili się zorientowałem, że materiał się nie nagrywa i na przykład musiałem powtarzać jakąś cutscenkę. W niektóre dni było spoko, a w inne dni to dosłownie co 5 minut crash się dostawało szewskiej pasji. Pewnie niektórzy z was wiedzą, o co chodzi. Ponadto ciągły taki proces, że tutaj stream, tutaj zaraz streszczenie trzeba robić. Jakoś to się zrobił taki natłok,
owszem, miałem motywację, żeby to robić, ale po pierwsze, często mi się nie chciało i robiłem to dosłownie na siłę i już tak dosłownie na ostatni dzień czasami. Zdarzało się, że parę razy się zdarzyło, że film skończyłem montować godzinę przed publikacją. Nie chciałbym tak robić w przyszłości. To, jak to wyglądało, to było strasznie demotywujące i nie chciało mi się nawet wymyślać, jakie mógłbym robić inne filmy, tylko cały czas te streszczenia. Nie ukrywam, że chciałem robić same streszczenia, ale też narzuciłem sobie taki rygor, który się odbił, mam wrażenie, na jakości. I kolejny wniosek jest taki, że nie mam dostatecznie dość czasu, żeby sobie coś takiego narzucać i źle sobie radzę pod takim rygorem. Także, moi drodzy, tym razem nadchodzą zmiany w najbliższym roku. Trochę mam zamiar wrzucić na luz. Nie zdziwcie się, jeśli nie będziecie dostawać streszczenia co 2 tygodnie, ponieważ też czasem potrzebuję odpocząć. Dobra, to może po kolei. Co poniedziałek na pewno pozostaną streamy od 19 do 22 i to chciałbym, żeby zostało regularnie. Myślę, że jeden stream w tygodniu jestem spokojnie w stanie wygospodarować i już nie będę na streamach nagrywał materiałów na YouTube'a. Chciałbym, żeby to była taka oaza, coś takiego odrębnego, żeby odsapnąć, żeby można było ze mną pogadać na spokojnie. Można nawet czasem ze mną pograć. A, no właśnie, kolejny problem. Nie mogłem grać z kimkolwiek w cokolwiek, ponieważ ja nagrywałem streszczenia, tak? Więc jak mówiłem, streamy w poniedziałki od 19 do 22 i to będzie regularnie. Natomiast jeśli chodzi o filmy, to nie chcę ich robić na siłę, więc raczej. Może się zdarzyć, że nie będą się pojawiać regularnie. Docelowo chciałbym wrzucać jeden film tygodniowo, ale chciałbym, żeby to wynikało z mojej wewnętrznej chęci, a nie z jakiegoś przymusu czy rygoru, który sobie narzuciłem, tak? Także chyba tyle. Takie wnioski wyciągnąłem po ostatnim roku, zobaczymy, jakie wnioski wyciągnę po następnym roku. I też najważniejsze, chciałbym wrzucić na luz, żeby dać sobie odpocząć psychicznie od... Może odpocząć to złe słowo. Chciałbym mieć większą swobodę kreatywną, ponieważ mam parę pomysłów na parę innych rzeczy, które chciałbym porobić poza tymi streszczeniami, a jak to wyjdzie, to, moi drodzy, zobaczymy. Także ten film widzicie w sobotę, a kiedy pojawi się następny, mam nadzieję, że za tydzień, ale nie jestem w stanie wam powiedzieć w tym momencie. Zobaczymy. Na razie chciałem wam podziękować bardzo serdecznie za minione lata, zwłaszcza ostatni rok, na którym bardzo dużo się nauczyłem, jeśli chodzi o streamowanie, bo miałem okazję was poznać. Dziękuję za wsparcie na czacie podczas streamów i dziękuję za wsparcie w komentarzach pod każdym filmem. Za wsparcie, za jakieś uwagi, poprawianie mnie, jak się w czymś pomylę. A, no właśnie, streamy na początku były na Twitchu. Ostatnio próbowałem streamować na YouTubie i stwierdziłem, że jednak jako osoba, która woli skupić się na filmach na YouTubie, to streamy będą się pojawiać na YouTubie, a streamy na Twitchu będą sporadycznie. Może tak. Raczej nie będę streamować na Twitchu. Na Twitchu będę wyjątkowo streamował, jak będzie jakieś wydarzenie typu, nie wiem, szlachetna paczka czy coś w tym stylu. A głównie chciałbym skupić swoją działalność na YouTubie, tak? Tak jeszcze dopisek z gwiazdką. Także jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Pamiętajcie, że mam też inne social media niż YouTube.
Mam też Facebooka, na którym postaram się publikować ogłoszenia. Mam Instagrama, na którym obiecuję, coś się zacznie dziać niedługo. I mam też Discorda, w którym siedzi parę osób. Także was też również serdecznie zapraszam. I to chyba tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę na dzisiaj. Widzimy się w następnych filmach, w streszczeniach, w czymś nowym. Co to będzie, jeszcze wam nie zdradzę, ale mam nadzieję, że wyjdzie nam to na dobre. Mam nadzieję, że filmy będą lepsze, bardziej dopracowane. I może mniej sztywne. Zresztą możecie popatrzeć na to, jak wyglądają filmiki, niektóre filmiki z Assassina. Zobaczycie, o co mi chodzi. Dobra, bo ja się rozgaduję znowu niepotrzebnie. A już trochę gadam. I skaczę z tematu na temat. Sorry. Tak to jest, jak nie mam ustalonego scenariusza, z którego czytam. No dobrze. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się, na razie. Hej.